w Domaniewicach, bo przecież Zbyszek reprezentuje ten klub UKS Błyskawica Domaniewice, boisko wodą, tak aby zamarzało i tak aby Zbyszek tam mógł trenować. Dziś pan trener, wiem, że ogląda to ze strażakami w świetlicy razem tą rywalizację, jak Zbyszek rozpocznie ten bieg, to jest bardzo ważne. Na razie 23:57 zgodnie z planem, naprawdę dobrze. Shani Davis teraz przed Polakiem i to jest dobra sytuacja. Zbyszek jest walczakiem, lubi gonić rywali, będzie widział jego plecy i będzie się napędzać, jak przejedzie tę rundę. 26 sekund, tego byśmy sobie życzyli. Jak będzie coś koło 26 sekund, to będzie bardzo dobrze. Spokojnie, rozjeżdża się, złapał chyba swój rytm. Dobrze jedzie Polak, 25:75, 25:65. W takim czasie Polak jedzie te 400 metrów. To jest naprawdę bardzo dobrze. Na razie to nie jest duża strata do tych najlepszych. Polak znany jest z tego, że może tutaj utrzymywać dobry czas na tej rundzie, a liczyć się będzie te ostatnie 400 metrów. Na razie jest to jazda na trzeci i czwarty wynik. Teraz wszystko się zaczyna. Zbyszek gnaj ile sił do mety. O to właśnie chodzi. Traci 50 setnych do najlepszego Danego Morrisona, ale już mniej do tych najgroźniejszych rywali. Już Polak troszeczkę zmęczony. Shani Davis po zewnętrznym. Polak po wewnętrznym. Wyprzedzi rekordzistę świata. Wyprzedzi Shani'ego Davisa. Zmniejsza się ta strata Polaka. Polak chyba jedzie na najlepszy rezultat. Proszę Państwa, widzimy tą kreskę. Zbigniew Brudka obejmie prowadzenie. Jest! Jest! Jest pierwszy! Prowadzi! Matko jedyna, on to zrobił! Ugasił ten olimpijski płomień nadziei rywali. I matyjejku! Minuta 45:00. To może być medal! To może być złoto! Boże jedyny, jak on przejechał te ostatnie 400 metrów! Łapią się inni rywale za głowę, bo to załamany, bo Polak tutaj! Jejku, jak on jeździ na tych łyżwach, proszę Państwa!